Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Skoro trafiliście na ten prościutki poradnik, no to pewnie chcecie się nauczyć lub przypomnieć sobie, w jaki sposób sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. Pokażę Wam to na dwóch przykładach. Jedna, druga i dwie czwarte to są dwa ułamki. W mianownikach, czyli w dolnej części, mamy różne wartości, czyli różne mianowniki. W drugim przykładzie 3 czwarte i 4 piąte też mamy różne mianowniki i też chcielibyśmy doprowadzić obydwa te ułamki do wspólnego mianownika. Więc nauczcie się tej metody, bo jest bardzo prosta. Za każdym razem mnożymy od 1 razy mianownik, 2 razy mianownik, 3 razy mianownik w jednym i w drugim przykładzie, aż znajdziemy w wyniku takie same wartości. Więc popatrzcie, ja to najlepiej polecam robić tak. 1 razy mianownik, czyli 2. To się równa 2. No nie pasuje, prawda? No nie pasuje. No to z drugiej strony też to sobie zróbmy. 1 razy 4 to się równa 4. Pasują mianowniki? No nie będą te wyniki pasować, czyli mianowniki nie będą takie same. No to znowu. Już nie 1 razy 2, tylko teraz 2. 2 razy 2, cały czas tu jest mianownik. Tu jest mianownik. I tu jest mianownik. 2 razy 2 to 4. I co w tym momencie zauważyliśmy? Zauważyliśmy NWW, czyli najmniejszą wspólną wielokrotność, czyli NWW, najmniejsza wspólna wielokrotność. I mamy czwórki. I co w tym wypadku? W tym wypadku te dwa ułamki musimy doprowadzić do postaci, gdzie w mianowniku będą czwórki. Czyli ja już tutaj napiszę ten ułamek, mianownik ma czwórkę i ten drugi ułamek, mianownik ma czwórkę. Proszę bardzo. Ale co w licznikach mam napisać, skoro tu jest czwórka? 2 razy mianownik dało nam 4 i spisaliśmy sobie tu, prawda? No to to samo 2 razy licznik. Czyli 2 razy 1 da nam 2. I teraz tu 1 razy 4 dało nam 4. Spisaliśmy sobie, prawda? No to 1 razy 2. Czyli 2. Jak widzicie, w tym ułamku nic się nie zmieniło. Nic. Ale w tym się zmieniło. Tutaj, żeby doprowadzić do wspólnego mianownika, musieliśmy tą dwójkę pomnożyć razy 2. Wówczas uzyskaliśmy wspólny mianownik. I licznik musieliśmy też pomnożyć przez tą samą liczbę, czyli przez 2. I gotowe. Ten przykład był bardzo prosty, banalny, wręcz moglibyśmy nawet tego nie liczyć, bo razy 1 moglibyśmy nie liczyć, ale zapamiętajmy lepiej tą metodę z tym tutaj liczeniem, a będzie za każdym razem prosto. Tak więc nie róbmy wyjątków, tak liczymy. Skupmy się teraz na drugim przykładzie, który będzie nam od nas wymagał troszeczkę więcej czasu, ale jest tak samo prosty. Więc liczymy. 1 razy mianownik, czyli 4. To się równa 4. 1 razy 5, czyli 1 razy mianownik. Zobaczcie, to są te nasze mianowniki. To się równa ile? 5. Nic nam się nie zgadza, więc idziemy. 2 razy 4 równa się 8. Troszkę przyspieszę. 2 razy 5 równa się 10. No dalej się nic nie zgadza. Ale cierpliwości. W matematyce trzeba mieć cierpliwość. 3 razy 4 daje nam 12. Dalej nam się nic nie zgadza. 3 razy 5 to można na brudno sobie pisać ołówkiem. 3 razy 5, 15. Dalej nic, nigdzie te wyniki nam się nie zgadzają. 4 razy 4. Pamiętajcie, że cały czas poszukujemy najmniejszej wspólnej wielokrotności. Na końcu jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób znaleźć wspólny mianownik bez poszukiwania najmniejszej wspólnej wielokrotności, a z zastosowaniem tylko wspólnej wielokrotności. Jest jeszcze prostszy sposób, ale to na końcu. Wy się nauczcie tej metody, którą Wam teraz podaję. Czyli po kolei 4 razy 4 równa się 16. Dalej nic się nie zgadza w ogóle. 4 razy... Idziemy tak po kolei. 4 razy 5 to się równa 20. Dalej nic. No to znowu 5. Zobaczcie, że idziemy po kolei. Idziemy cały czas po kolei, jak widzicie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak byśmy liczyli. 5 razy znowu 4, czyli nasz mianownik. Ile to się równa? 20.
i nasza cierpliwość się opłaciła. Dlaczego? Spójrzcie. Zakreślamy sobie na zielono. Jest najmniejsza wspólna wielokrotność dla obydwu tych ułamków. Jest to 20. Tutaj było 4. Zobaczcie, znaleźliśmy 4, a tutaj 20. No i teraz taka sama sytuacja jak tutaj. Skoro wiemy, że 20, no to w te dwa ułamki najpierw wpisujemy sobie mianownik w jednym ułamku i w drugim ułamku tutaj, proszę bardzo, też mianownik 20, bo to już będzie pewne. Już odkryliśmy. I teraz, skoro, zobaczcie, 5 razy 4, 5 razy mianownik dało nam 20, zobaczcie tu, no to to 5 musimy pomnożyć też razy licznik. 5 razy licznik, czyli 5 razy 3 to ile? 15. I w drugim ułamku, skoro 4 razy mianownik dało nam 20, to 4 razy licznik, czyli 4 razy 4 daje nam 16. Proszę bardzo. I już doprowadziliśmy obydwa te ułamki do wspólnego mianownika z zastosowaniem NWW, czyli najmniejszej wspólnej wielokrotności. Ok, a teraz w ramach dodatkowej wiedzy, ale możecie jej nie przekazywać na przykład dzieciom, możecie jej nie wiedzieć, bo to już jest nie NWW, tylko samo WW, czyli wspólna wielokrotność w tym wypadku tylko, ale bez zastosowania NWW. Zobaczcie sobie taki przykład. Na przykład jedna, druga i trzy, trzecie. Też moglibyśmy sobie tu rozpisywać 1 razy 2, 2 razy 2, 3 razy 2 i tak samo tu 1 razy 3, 2 razy 3 i wspólnym już byśmy odkryli wtedy, że jest szóstka. Bez problemu. Ale jest jeszcze prostszy sposób, taki na krzyż można powiedzieć. Mnożymy mianowniki 2 razy 3. Zobaczcie, co się stanie. 2 razy 3 równa się 6. Zobaczcie, już mamy wspólny mianownik. Zobaczcie, jak tu będzie 6 i tu będzie 6, wszystko się będzie zgadzać. W takim wypadku co będziemy musieli zrobić? Zobaczcie. 6 pisać w jednym ułamku, 6 pisać w drugim ułamku, kreski ułamkowe. Proszę bardzo. I teraz ktoś może się tylko zastanawiać, co wpisać w tym wypadku w licznikach. Prawda? Zobaczcie. Skoro 2 razy 3 dało nam 6, no to teraz na krzyż musimy pomnożyć sobie. Zobaczcie. 1 razy ta wartość druga, czyli 1 razy 3 i 3 razy 2. Po prostu na odwrót. To tak samo jak tu byśmy zobaczyli. Zobaczcie. 1 razy 3, 3 razy 2. Czyli 1 razy 3 to ile? 3. 3 razy 2 to ile? 6. I co? Jest? Gotowe. Sprawa załatwiona. Takie to proste. Tak więc można też pomnożyć po prostu mianowniki przez siebie. 2 razy 3 daje nam 6. Już mamy mianowniki wspólne. I teraz liczniki musimy tylko pomnożyć razy tą wartość, która jest na krzyż. 1 razy 3, 3 razy 2 i już nam wychodzi. Zobaczcie, 3 razy 2 to 6, 1 razy 3 to 3 i już gotowe. Tak więc to jest taki dodatkowy sposób na ekspresowe znalezienie wspólnej wielokrotności obydwu ułamków, czyli doprowadzenie do wspólnego mianownika, ale bez zastosowania najmniejszej wspólnej wielokrotności. Dlaczego to zaznaczam? Bo w niektórych takich mnożeniach dwóch mianowników spowodujemy, że będzie najmniejsza wspólna wielokrotność na przykład, a w niektórych przypadkach może zdarzyć się, że będzie to wspólna wielokrotność, ale nie najmniejsza. Tak więc wszystko zależy oczywiście od przykładów. Wy tego najlepiej na początku nie pamiętajcie. To jest taka dodatkowa opcja dla osób, które chcą mieć dwie opcje po prostu w głowie i tyle. Tak więc najlepiej rozpisywać sobie zawsze mianowniki, jeden razy mianownik, dwa razy mianownik i tak dalej. I z drugiej strony to samo, aż znajdziemy ten sam mianownik. A jeżeli znajdziemy, to w tym momencie tylko mnożymy potem jeszcze liczniki. Czyli mianowniki spisaliśmy, kreski sobie napisaliśmy i 1 razy ta sama wartość, 1 razy 2, czyli 2 razy 1, tak czy siak. 1 razy 2 i 2. I gotowe. 2. Mamy ułamki doprowadzone do wspólnego mianownika. To jest bardzo istotne ze względu na różnego rodzaju obliczenia. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał i już wiecie, w jaki sposób sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. A jeżeli chcecie utrwalić sobie tą wiedzę, to puśćcie sobie ten poradnik od samego początku, a już na 100% wszystko będziecie wiedzieć. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.